protest to wynik decyzji, jaką kilka dni temu ogłosili urzędnicy, którzy odmówili przyznania wsparcia finansowego dla KS Basket Piła na 2017 rok. Miasto zamierza przekazać pieniądze na 3 dyscypliny sportu: żużel, siatkówkę oraz piłkę halową. Sprawdziliśmy, jakie jest zdanie mieszkańców na temat wspierania sportu kwalifikowanego przez samorządy. To jest dziedzina, którą warto wspierać, więc każda forma pomocy jest potrzebna. No to powinno być. Miasto powinno wspierać. Każdy ma inne zainteresowania, nie? A jak nic nie będzie, to gdzie będą ludzie chodzić? Powinno, jak najbardziej. Dlaczego tak myślisz? No bo mało już jest, coraz mniej tych klubów, a zawsze to jest jakaś inspiracja dla młodych. No i właśnie ci młodzi stali się głównym orężem w walce o publiczne pieniądze. W końcu każdemu zależy na aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, bo to podstawowy stymulator rozwoju. Podobnie myśli pilski magistrat i zapewnia, że pieniądze dla najmłodszych zawsze były i będą przekazywane z budżetu miasta, także dla KS Basket Piła. W sporcie młodzieżowym, dziecięcym nie ma mowy o jakimkolwiek obcinaniu funduszy. Jeżeli złoży stosowne dokumenty, ja nie widzę najmniejszego problemu, pod warunkiem jednym oczywiście, że po pierwsze, że złoży, bo zdarzało się, że nie składał w terminie, a po drugie, że wszystkie warunki, które będą w tym zakresie określone, zostaną spełnione. Nic nie stoi na przeszkodzie. Klub już dziś zapewnia, że o środki na sport dzieci i młodzieży będzie się ubiegał. Przygotowywana jest właśnie oferta, która będzie opiewać na 78 tysięcy złotych. Basket gra w otwarte karty i już dziś mówi: sprawdzam. To jest na 2 bądź 3 grupy wiekowe grające w lidze. To są takie środki, które przekazuje miasto co roku na klub UKS SMS Joker Piła albo na PTPS Piła na siatkówkę żeńską. Też mamy 3 sekcje, będziemy mieli wiekowe, oni mają podobnie. Proszę bardzo. I zobaczymy wtedy, możemy się spotkać jeszcze raz, a ile miasto przekaże. Mimo mroźnej pogody w proteście wziął udział kilkadziesiąt osób związanych z klubem, ale także postronnych, wspierających jego działania. Równocześnie z prowadzonym protestem zbierane są za pośrednictwem internetu podpisy pod petycją do prezydenta Piotra Głowskiego w sprawie cofnięcia decyzji o nieprzyznaniu wsparcia finansowego klubowi.